najbliższy weekend czeka nas mnóstwo atrakcji zarówno muzycznych, jak i teatralno-kabaretowych. W piątek w warszawskiej sali kongresowej wystąpi znakomita amerykańska wokalistka jazzowa, Randy Crawford. Początek koncertu o godzinie 20. A w krakowskim klubie Studio będzie można posłuchać utworów jednej z najbardziej znanych polskich grup, Mysłowic. Tutaj również zaczynamy o godzinie 20. Warto również zajrzeć do Zielonej Góry. W klubokawiarni Trzepak odbędzie się koncert Tymona Tymańskiego i Dario Albertiego. W sobotę miłośnicy teatru znajdą coś dla siebie w Połańcu. W tamtejszym Centrum Kultury i Sztuki będzie można obejrzeć spektakl w gwiazdorskiej obsadzie pod tytułem Dieta Cud. Z kolei w Kielcach impreza dla tych, którzy lubią posłuchać poezji śpiewanej. Koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo w Wojewódzkim Domu Kultury o godzinie 18. W sobotę także występ Dawida Podsiadło w Radomiu. Tego uzdolnionego młodego wokalistę będzie można zobaczyć w strefie G2. Dawid wykona utwory ze swojej debiutanckiej płyty Comfort and Happiness. Wszystkich, którzy cenią sobie poczucie humoru oraz dobre żarty, nie może zabraknąć w niedzielę w Zielonej Górze. W tamtejszej filharmonii o godzinie 16.30 wystąpi kabaret Neonówka. Ostatnią propozycją wartą uwagi na ten weekend jest koncert Czerwonych Gitar w Operze Podlaskiej. Z pewnością nie zabraknie przebojów takich jak Anna Maria czy Ciągle Pada. Startujemy o godzinie 17.00.